A przesłuchiwany jest profesor Robert Flisiak, to epidemiolog, nie mylić z Robertem Flisem, który jest znanym politologiem, a to Jarosławem Flisem, to jest politologiem, a to zupełnie inna dziedzina. W naszym studiu profesor Aleksander Stępkowski, sędzia Sądu Najwyższego, rzecznik tego sądu również. Panie profesorze, panie sędzio, dzień dobry. Dzień dobry. I od razu mamy news do omówienia, czyli orzeczenie TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekł, że no nie odpowie na pytania prezydencjalne dotyczące powołania polskich sędziów. Co ten wyrok oznacza? To orzeczenie? To orzeczenie oznacza tyle, że TSUE cały czas utrzymuje swoją linię orzeczniczą, którą utrzymywał do tej pory, bo zawsze się, wypowiadając się na różne tematy i również dotyczące reformy, czy tego wszystkiego, tych wszystkich zmian, które zaszły w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, jednak starannie unikał wypowiadania się na temat tego, czy można kwestionować powołania sędziowskie. Wręcz przytaczał stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego i przyjmował do wiadomości, że cała doktryna podkreślała, że powołania sędziowskie są nienaruszalne, są skuteczne, jeżeli nastąpiły. W związku z czym nie starał się bardzo wyraźnie nie ingerować w tę sferę. Ale z drugiej strony obecna większość rządząca często mówi, że niektóre izby albo niektóre polskie sądy nie są sądami, między innymi pańska izba, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. No cóż, no, politycy starają się wykorzystać każdą okazję do tego, żeby forsować swoją agendę polityczną, w związku z czym często nadużywają również orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. To słynne orzeczenie z 21 grudnia, które zapewne pan redaktor ma na myśli, powiedziało tylko tyle, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem, który może jej Trybunałowi zadać pytanie prejudycjalne. Pytanie prejudycjalne to oznacza, że TSUE nie będzie odpowiadał na pytania o wykładnie prawa europejskiego, jeżeli to pytanie zada Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. No Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przyjmuje to do wiadomości, w związku z czym nie będzie zadawać tych pytań. Przy czym a czy nie obniża jej rangi w polskim systemie sądowniczym? To zależy, jak na to spojrzeć. Tak? Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w bardzo duża część jej właściwości nie dotyczy w ogóle prawa europejskiego. To znaczy dotyczy tych sfer prawa polskiego, które z prawem europejskim nie mają nic wspólnego, w związku z czym tej potrzeby nie ma. Co nie znaczy, że nie orzeka również w tych sferach, gdzie ta wpływ prawa europejskiego ma miejsce. Owszem, tutaj pojawia się pewien problem, natomiast no, trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to była izba, która zaczęła w końcu implementować prawo europejskie do takich obszarów, które do tej pory były w jakiś sposób immunizowane na wpływ tego prawa europejskiego. To cały szeroki obszar prawa konsumenckiego. Tutaj w Izbie Cywilnej nowi sędziowie zaczęli stosować tę interpretację, której bardzo unikali wcześniej sędziowie tej izby. W interpretację chociażby dotyczącą spraw frankowych. Natomiast jeśli chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to dzięki istnieniu skargi nadzwyczajnej, czyli całego systemu kontroli nadzwyczajnej, do Sądu Najwyższego mogły trafiać sprawy, które ze względu na sposób ukształtowania skargi kasacyjnej do tej pory nie mogły trafić do Sądu Najwyższego. I w tych sprawach, i to były bardzo często sprawy konsumenckie, prawo europejskie było po prostu masowo, na masową skalę systemowo niestosowane w Polsce. Dopiero w Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zmieniła tę sytuację i zapewniła pełną skuteczność prawa europejskiego w tych obszarach. I dopiero chociażby słynne sprawy jakieś pożyczkowe, gdy chodziło o stosunkowo drobne sumy, stosunkowo z punktu widzenia tego progu
wartości przedmiotu sporu, który uzasadniał skargę kasacyjną, ale już dla poszczególnych ludzi to były często dramaty w sytuacji, kiedy ktoś pożyczał 1000 złotych czy 5000, a po kilkudziesięciu latach miał do oddania 100 tysięcy na przykład, albo 150. To są sprawy bliskie zwykłym Polakom, ale też sprawą taką jest kwestia tego, jak wygląda parlament. Ten wyrok TSUE trochę bocznymi drzwiami nas kieruje do sprawy, którą dzisiaj żyje cała Polska, przynajmniej ta Polska, która się polityką interesuje, czyli wyrok albo brak wyroku na dwóch posłów albo byłych posłów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Panie sędzio, panie profesorze, czy policja ma prawo zatrzymać i doprowadzić do zakładu karnego tych dwóch posłów, te dwie osoby dzisiaj? To jest spór o prawo łaski. Tak? Jeśli chodzi o kwestię doprowadzenia. Ja jako sędzia nie chciałbym się wypowiadać przede wszystkim dlatego, że jeszcze nie zostało sporządzone uzasadnienie w dwóch postanowieniach dotyczących postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatów. W związku z czym tutaj pewne rzeczy zostały, pewne tezy, znaczy pewne główne motywy tych decyzji zostały wyrażone już w komunikatach prasowych, które są dostępne na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Natomiast spór jest o to, czym jest prawo łaski. Do tej długo nie było co do tego wątpliwości, czym jest prawo łaski i wydawało się, że ta instytucja niezwykle specyficzna i nadzwyczajna, tak? Bardzo taką stanowiąca istotny element w ogóle całego systemu trójpodziału władz, relacji między władzami. Ona była tematem niekontrowersyjnym z punktu widzenia korzystania z tego prawa przez prezydenta. Nawet jeżeli wzbudzała kontrowersje co do tego względem kogo i za co zastosowano w prawo łaski, to sama instytucja nie budziła wątpliwości. Wszyscy podkreślali, że jest to prerogatywa niezwykle szeroka, ponieważ artykuł 139 Konstytucji mówi, że po prostu, że prezydent stosuje prawo łaski i w żaden sposób nie wprowadza innych ograniczeń poza wyrażonym w drugim zdaniu stwierdzeniu, że to prawo łaski nie jest stosowane względem wyroków Trybunału Stanu. I to jest jedyne ograniczenie. Skoro jedno ograniczenie zawarł ustrojodawca w artykule 139, a innych nie, to znaczy, że tych innych ograniczeń nie chciał zawrzeć. I teraz tak, mamy sytuację, w której prezydent zastosował prawo łaski względem konkretnych osób, które miały popełnić konkretne czyny. I to prawo łaski zastosował w sentencji tego postanowienia prezydenckiego o zastosowaniu prawa łaski, zastosował przez przebaczenie, puszczenie w niepamięć i umorzenie postępowania. I teraz tak, przebaczenie. Co my przebaczamy? Czy my przebaczamy wyrok? No nie przebaczamy wyroku, ponieważ musielibyśmy wówczas przebaczać sądowi, bo to sąd wydaje wyrok. Tak? A zatem przebaczenie dotyczy czynów, których dopuściły się poszczególne osoby. Później mamy puszczenie w niepamięć, a zatem likwidację skutków wyroków, które stwierdzały dopuszczenie się pewnych czynów i to dotyczy już wyroków, tak? I umorzenie postępowania, to ta ostatnia część, ona budziła najwięcej kontrowersji w związku z tym, że sprawa dotyczyła nieprawomocnego wyroku. Natomiast... A to jest jedno pytanie, bo pojawiły się takie interpretacje, że to było jakieś nowum, że do tej pory żadne inne ułaskawienie tego trzeciego członu trzeciej części, czyli wstrzymania postępowania, nie miało. Ja osobiście nie czyniłem w tej mierze jakichś badań. Rzeczywiście przyjmuje się dość powszechnie, że to rzeczywiście było rozstrzygnięcie dość precedensowe. Precedensowe i pokazujące, że być może to jest wykroczenie poza normy prawne. No, z norm prawnych nie wynika w żaden sposób, żeby prezydent nie mógł stosować prawa łaski względem osób skazanych w pierwszej instancji, a zatem względem osób, które nie zostały jeszcze skazane prawomocnie. Tym bardziej, że
Tam sytuacja procesowa była skomplikowana, tam między innymi wycofywano apelację właśnie w celu uprawomocnienia się tego wyroku pierwszej instancji. W każdym bądź razie sytuacja, w której byśmy ograniczali prawo łaski wyłącznie do wyroku prawomocnego, budziłoby cały szereg komplikacji, tak? No bo wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy, no i biorąc ten nasz przykład poselski, tak? Mamy sytuację, w której mamy osoby, które kandydują do parlamentu i względem których toczy się postępowanie karne, postępowanie sądowe. I teraz w sytuacji, w której wyrok zapadłby przed wyborami i prezydent by skorzystał z prawa łaski później, te osoby mogłyby zostać wybrane i mogłyby pełnić mandat poselski. Natomiast w tej samej sytuacji, za takie same czyny, jeżeli by sąd dłużej zwłóczył z wydaniem prawomocnego wyroku w drugiej instancji i prezydent by postąpił tak samo, to znaczy też by ułaskawił, tylko że już po wyborach i po objęciu mandatów przez te osoby, wówczas mielibyśmy do czynienia z sytuacją, kiedy te osoby tracą mandat z chwilą wydania prawomocnego wyroku, a akt łaski prezydencki pojawia się dopiero później, w związku z czym pojawia się względem osób, które już utraciły mandat. Tak? A zatem mielibyśmy do czynienia z nierównym traktowaniem osób znajdujących się w tej samej sytuacji, tylko i wyłącznie z tego powodu, że sąd wydał prawomocny wyrok wcześniej bądź później. To może być nawet kilka dni zaledwie wcześniej lub później, jeżeli byśmy zaakceptowali tego typu stanowisko, dopuszczalibyśmy się daleko idącego naruszenia zasady równości. Panie profesorze, to w ramach tej wykładni, jak będzie wyglądać sytuacja panów posłów, ale też jak ocenić działania marszałka Sejmu, który uznaje, że to są byli posłowie. Ja nie chciałbym oceniać działań marszałka Sejmu poza tym, co Sąd Najwyższy ocenił, a Sąd Najwyższy ocenił postanowienia marszałka Sejmu. Natomiast Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że gdy prezydent dokonywał aktu łaski poprzez przebaczenie, puszczenie w niepamięć i umorzenie postępowania, to niezależnie od kontrowersji, które mogły dotyczyć tego umorzenia postępowania, przebaczenie dotyczyło czynu, puszczenie w niepamięć dotyczyło wyroku i w związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prezydencki akt łaski likwidował prawne skutki popełnienia danego czynu, to znaczy stanowił akt abolicji indywidualnej. Innymi słowy, niezależnie od tego, co się dalej działo z postępowaniem karnym i jak oceniamy to, co się dalej działo z postępowaniem karnym, bo tutaj Sąd Najwyższy, wydając swoje postanowienia, abstrahował od tej problematyki, cały czas prezydenckie prawo łaski pozostaje w mocy co do przebaczenia, puszczenia w niepamięć i to były okoliczności istotne dla Sądu Najwyższego. Inną istotną okolicznością było natomiast jeszcze to, że to postanowienie marszałka zostało wydane po prostu z naruszeniem ustawy, z naruszeniem artykułu 248 paragraf 3 Kodeksu Wyborczego, ponieważ ten przepis, ażeby znowuż rozstrzygać wszelkiego rodzaju wątpliwości, uzależnia możliwość opublikowania, ponieważ to postanowienie marszałka podlega publikacji, a zatem publikacja jest istotna dla wejścia w życie tego postanowienia. To postanowienie jest wydawane na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, którą to informacją marszałek Sejmu nie dysponował, w związku z czym w świetle Kodeksu Wyborczego, który przewiduje konieczność wydania tego postanowienia marszałka, nie zaistniały przesłanki pozwalające na jego wydanie. Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie z mojej strony, zanim będę
gonił za innymi sprawami, bo gdzieś w Pałacu Prezydenckim czeka urzędnik, żeby wpuścić do pałacu dwóch posłów, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. To może uda się jeszcze w tej audycji tych dwóch polityków poprosić o komentarz, a ja pana profesora, zanim oddam głos Krzysztofowi Skowińskiemu, zapytam o dwie kwestie. Po pierwsze, czeka nas stwierdzenie ważności wyborów. Ja wiem, że pan profesor będzie orzekał, więc nie może dużo powiedzieć w tej sprawie, ale może powiedzieć, kiedy to zapadnie i wiemy już, że zapadła decyzja co do referendum. I jest tak, że politycy koalicji rządzącej te werdykty uznają, a tych co do posłów, jak rozumiem, nie przyjmują do wiadomości, o czym to świadczy. To taką kwestię szybko jeszcze rozwikłajmy. Profesor Aleksander Stępkowski, sędzia Sądu Najwyższego i rzecznik Sądu Najwyższego. No, te pytania o to, dlaczego tak różną miarę przykładają politycy do orzeczeń Sądu Najwyższego, no to pytanie powinno zostać zadane tym politykom. Ja tylko mogę stwierdzić, że to w żaden sposób nie jest spójne. Natomiast posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w pełnym składzie jest przewidziane na dzień jutrzejszy i w związku z tym na tym posiedzeniu zapadnie uchwała w przedmiocie ważności bądź w nieważności tych wyborów. Bez tej uchwały wybory są ważne. Status Sejmu, Senatu i samego marszałka Hołowni jaki jest? No jest, można powiedzieć, subkondicjone, tak? To znaczy pod warunkiem rozwiązującym, innymi słowy, dopóki to orzeczenie nie zapadło, wszystkie czynności są jak najbardziej skuteczne, chyba że coś by się wydarzyło, no to wówczas wracamy, okazuje się, że te czynności podejmowane przez parlament nie wywierały skutków. I ostatnie pytanie. Jutro też ma się odbyć posiedzenie Izby Pracy. Ma się odbyć. Znaczy z tego, co się orientuję. Znaczy to jest kwestia decyzji składów orzekającego, w związku z czym ja nie mam nic do skomentowania, ani o niczym nie jestem w stanie poinformować, bo żadnych decyzji tego składu nie znam. Jeżeli się odbędzie, pan prezes, profesor Prusinowski działa zgodnie z prawem, przyjmując tą sprawę, bo żeby była jasność, nie wszyscy muszą wiedzieć, ta Izba też chce rozsądzać, czy skutecznie, czy nieskutecznie wygaszono mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Znaczy, ta Izba nie jest właściwa do orzekania w sprawach publicznych, a te kwestie to niewątpliwie są sprawy publiczne. Kiedyś istniała inna Izba, niż ta, która dzisiaj istnieje. Pracy i Spraw Publicznych się nazywała. Nazywała się Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Dzisiaj mamy inną Izbę, która powstała w 2018 roku. Tamta Izba przestała istnieć w 2018 roku. Została zniesiona razem z Izbą Wojskową w Sądu Najwyższego. Obydwie tamte izby przestały istnieć, a powstały trzy nowe wtedy izby, to znaczy już nieboszczka Izba Dyscyplinarna, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która w swojej właściwości nigdy nie miała spraw publicznych w związku z tym i nie ma ich również dzisiaj. Sędzia Prusinowski przekracza zapisy ustawy, łamie ustawę o Sądzie Najwyższym, jeżeli jutro rozpatrzy te sprawy? Prezes Prusinowski nie zasiada w składzie w tej sprawie. Jedynie ale przyjął dokumenty, tak się przecież mówi medialnie. Tak, zarządził rejestrację tej sprawy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z pominięciem biura podawczego, z pominięciem normalnej procedury, która jest wtedy stosowana. Na wyraźne jego polecenie kierowniczka wydziałów wprowadziła do systemu w zarządzenia, w którym to zarządzeniu prezes Prusinowski stwierdza, że nie stosuje przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym, powołując się na owo orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia, które to orzeczenie bardzo wyraźnie w punkcie 74 mówi, że ono dotyczy wyłącznie możliwości zadania pytania prejudycjalnego przez Sąd Krajowy, a zatem nie dotyczy w kwestii badania legalności postanowienia marszałka.
marszałka w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich. Pan redaktor Krzysztof Skórski jest w studio. Panie redaktorze. Łukasz Jankowski rusza pod Pałac Prezydencki. Za chwilę, mam nadzieję, wnet połączymy się z Łukaszem, który będzie zupełnie w innym miejscu na krakowskim przedmieściu. Jest bardzo zimno w Warszawie. Temperatura poniżej minus 10 stopni. Może teraz trochę cieplej, bo świeci słońce. Wrócę do ułaskawienia, jeśli można, bo jeżeli prezydent przebaczył tak w pierwszym punkcie przebaczeń, to znaczy, że jest uznanie winy, no bo można przebaczyć tylko komuś, kto popełnił jakiś rodzaj przestępstwa. I to jest ten punkt najbardziej zapalny, czy można przebaczyć komuś, kto mówi, że jestem niewinny, to w takim razie w jaki sposób przebaczyć i co mu przebaczać bez wyroku sądu. Znaczy tutaj niewątpliwie stosowanie prawa łaski zakłada, że rzeczywiście czyny, z którymi była związana kara, zostały popełnione. Natomiast wydaje mi się, że tutaj warto się odnieść w jakiś sposób, dostrzec analogię z inną instytucją prawa karnego, mianowicie z dobrowolnym poddaniem się karze, kiedy niekiedy osoby zagrożone karą, czyli niewinne, ale względem których toczy się postępowanie sądowe, ze względu na uciążliwości związane z sytuacją taką, czysto życiową sytuacją człowieka, którego los jest niepewny, który jest ciągany po sądach i ze wszystkimi dolegliwościami z tym związanymi, poddaje się dobrowolnie karze, żeby mieć tę sprawę w sytuacji, zwłaszcza kiedy kara jest stosunkowo niewysoka, żeby mieć tę sprawę jasną i nie narażać się na te wszystkie dolegliwości związane z całym przewodem sądowym, niezależnie od tego, że może być głęboko przekonany o swojej niewinności, ale ocenia, że jednak woli już odbyć karę za czyny niepopełnione w jego przekonaniu, niżli narazić się przez długie lata na długi, uciążliwy proces. Tak? I tego typu sytuacja jak najbardziej jest w prawie polskim przewidziana. No to można się zapytać, jeżeli można się dobrowolnie poddać karze za czyny, których się nie popełniło, to dlaczego nie można ułaskawić, dlaczego nie można skorzystać z prawa łaski względem czynów stwierdzonych, których popełnienie zostało stwierdzone w pierwszej instancji, ale nie zostało stwierdzone prawomocnie w drugiej instancji. Poza tym tutaj warto też zwrócić uwagę na taką grę słów poniekąd, bo cała kontrowersja dotycząca tego, czy można stosować prawo łaski względem wyroków nieprawomocnych, ona bardzo mocno, Sąd Najwyższy podejmując uchwałę mówiącą o tym, że prerogatywa prezydenta miała ponoć nie wywrzeć skutków w zakresie umorzenia postępowania, postępowania karnego, ona się zasadzała w jej podstawowy argument był ten, że względem tych osób ciągle działa domniemanie niewinności. Tak? A zatem to w ich interesie najlepszym leży to, żeby aktu łaski nie stosować, no bo ten akt łaski w jakiś sposób pieczętuje ich winę, a ponieważ nie można od tak sobie przesądzić o ich winie, w związku z czym należy dalej kontynuować to postępowanie. No dobrze, ale można byłoby się zapytać to w takim razie, dlaczego sąd stwierdzając, że dane czyny nie zostały popełnione, to dlaczego on uniewinnia? Tak? Jeżeli uniewinnia, to jednak ten status wynikający z domniemania niewinności nie jest w odbiorze zwykłych ludzi i w odbiorze społecznym taki zupełnie nie mający nic wspólnego z winą, skoro sąd musi uniewinnić, aby ten człowiek rzeczywiście mógł powrócić do normalnego życia. A dlaczego prezydent po raz drugi nie może ułaskawić panów posłów?
To jest oczywiście przede wszystkim pytanie, które powinno być zadane prezydentowi bądź osobom z jego kancelarii. Natomiast w tym wypadku wydaje mi się przesądzające być jedna okoliczność, mianowicie to jest pytanie o to, czy stosując prawo łaski, prezydent wykonuje swoją prerogatywę, jaki jest w ogóle status prerogatywy. Niewątpliwie stosowanie prawa łaski stanowi prerogatywę prezydenta, przesądza o tym artykuł 144 ustęp 3 punkt 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I teraz sytuacja, w której prezydent, a zatem to jest akt, którego się nie kontroluje żaden organ w Rzeczypospolitej Polskiej, ani też poza Rzeczypospolitą Polską, nie może kontrolować ważności, skuteczności tego aktu. Ta skuteczność jest warunkowana faktem jego wydania przez prezydenta. Natomiast w sytuacji, w której Sąd Najwyższy mógłby stwierdzić, że w jakiejś mierze ten akt nie zadziałał, w związku z czym był nieskuteczny i tak dalej, no to nawet jeżeli, bo Sąd Najwyższy tak zrobił, Sąd Najwyższy zarzekał się, że on w żaden sposób nie kontrolował prerogatywy prezydenta. Tak, tylko że to były puste słowa, ponieważ w efekcie prerogatywę uznano, znaczy akt łaski, mówiąc kolokwialnie, wyrzucono do kosza i stwierdzono, że jego już nie ma, nie wywołuje żadnych skutków. W związku z czym nie dziwię się, że prezydent nie chce powtórzyć tego prawa łaski, bo to byłoby w jakiś tam sposób przyznanie, że jego pierwszy jego postanowienie to z 2015 roku o zastosowaniu prawa łaski, no w jakiś sposób przestało wywierać skutki prawne w sytuacji, w której w świetle konstytucji ono te skutki prawne wywarło i to trwałe skutki prawne. A jakby pan nazwał ten moment, jeśli chodzi o prawo, w której w tej chwili jesteśmy w Rzeczpospolitej? Czy mamy taki czas, wydaje mi się, którego w historii Rzeczpospolitej często doświadczaliśmy? Znaczy trwa już od szeregu lat, chociaż dzieje się to z różnym natężeniem. Obecnie mamy to natężenie szczególnie wielkie, no ale to, co trwa, to jest rokosz. Rokosz. I jakie mogą być tego konsekwencje? No zgubne dla Rzeczypospolitej, tak. Oczywiście można się zastanawiać, czy to jest rokosz, czy konfederacja, tak, ponieważ to nieposłuszeństwo względem władz, które w dawnej Polsce nazywano rokoszem albo konfederacją, w zależności od tego, czy uznano, że to wypowiedzenie posłuszeństwa było legalne w jakiś sposób na gruncie prawa dopuszczalne, czy też ono było nielegalne. Jeżeli było legalne, to uznawano to za konfederację, a jeżeli było nielegalne, wówczas mówiono o rokoszu. No, konfederacja targowiska nie została uznana za rokosz, tak, tylko za konfederację, natomiast tak przeszła w historii. Natomiast no, wiemy, że te stany, te sytuacje w Rzeczpospolitej nie służyły jej dobru. Oczywiście Donald Tusk nie jest królem, ale król nie mógł stać na czele rokoszu. No ale przystąpił w pewnym momencie do Konfederacji Targowickiej. Do Konfederacji Targowickiej, tak, ale generalnie rzecz biorąc rokosz to był bunt przeciwko władzy, a tutaj władza buntuje się przeciwko prawu, tak? Tak mam to rozumieć? Tak należałoby to rozumieć. No i co? No to rokosz. No i co dalej w takim razie? To nie jest pytanie do sędziego. To jest pytanie do polityków. Pytanie, bo to oni przede wszystkim na pierwszej linii są odpowiedzialni za dobro Rzeczypospolitej. I pytanie, czy funkcjonując w ten sposób, rzeczywiście to dobro Rzeczypospolitej jest właściwie strzeżone. Jesteśmy w takim, z punktu widzenia prawnego, w takim tunelu, w którym jest coraz ciemniej. Tutaj, prawda, pan redaktor proponuje takie porównania rozmaite malownicze. Jedni będą wolić takie, drugi inni. Trochę nieprawniczy język, żebyśmy... No mocno nieprawniczy. Ciemność nie jest... Nie ma nigdzie w żadnym paragrafie. Pogrążasz się w ciemności synu.
Nie przypominam sobie, pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, to jednak pierwsze kadry z filmu Seks Misja. Jakie były pierwsze kadry? No dobrze, postaram się sobie przypomnieć. Że... No tam była mowa o tym, że jeden z głównych bohaterów widzi ciemność. Tak, a to prawda, widzę ciemność, to jest tak, takie były pierwsze kadry. To jeszcze tylko wróciłbym do tego dzisiejszego orzeczenia TSUE. Ono jest ważne? W sensie ważne wagi tego orzeczenia, nie czy jest doniosłości, ważne, tak? Czy jest doniosłe, czy ma jakieś znaczenie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy ma znaczenie dla tej całej dyskusji, która toczy się w gazetach. No to przytoczę jeszcze raz, no przepraszam bardzo, ale jeszcze raz gazetę wyborczą. W państwie prawa nie jest akceptowalny i nie może być dłużej tolerowany stan, w którym funkcjonuje swoisty dualizm ustrojowy, dopuszczający do orzekania o sprawach obywateli legalnych sędziów i niesędziów za sąd się uznających. Czy ten wyrok TSUE z tym zdaniem ma coś wspólnego? Znaczy, tak postawione pytanie musiałbym odpowiedzieć w ten sposób, że wyrok TSUE mówi, że tego typu opinie nie mogą się powoływać na ten, ani żaden inny wyrok TSUE jako jakąś podstawę tego typu twierdzeń. Czyli to jest nasza wewnętrzna sprawa. Rozstrzygnięcie tak, tego. Tak, to jest nasza wewnętrzna sprawa. Wprawdzie przez te wszystkie lata dążono intensywnie do tego, żeby uczynić tę sprawę, ażeby ta decyzja zapadła poza naszymi granicami i chciano właśnie, ponieważ wiedziano, że w polskim porządku prawnym nie ma możliwości zakwestionowania powołań sędziowskich, w związku z czym szukano jakiejś ścieżki za granicą. Natomiast zagranica, mimo że czyniła dużo, ażeby ułatwić tym środowiskom osiągnięcie ich celów, to jednak się nie przekroczyła tego Rubikonu i nie stwierdziła, że jest kompetentna do orzekania o tym, czy dany sędzia jest sędzią, czy nie jest sędzią. I zawsze wskazywała, powtarzała, że skutki powołania przez prezydenta są ostateczne. W czasie naszej rozmowy dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Zmarł dzisiaj o godzinie 8 rano. Pewno znał pan księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Tylko z mediów nie miałem nigdy osobiście przyjemności spotkać tego kapłana. No ale to jeden z tych kapłanów, który był sumieniem dla wielu, wielu osób. Nie tylko w sprawach ukraińskich, ale też w sprawach czy krajowych, czy w sprawach tego, jak należy traktować drugiego człowieka, w końcu zbudował, prowadził, pomagał ludziom. Byliśmy wielokrotnie w tym ośrodku, w który zbudował ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Oczywiście będziemy dużo materiałów archiwalnych prezentować i wspominać księdza Tadeusza. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio, w Odysei Wyborczej, w próbie wytłumaczenia słuchaczom, co tak naprawdę w tym systemie prawnym się dzieje. To się tak wszystko zapętliło i tak wszystko skomplikowało, że podziwiałem pana profesora, że pan potrafi odpowiadać z tymi artykułami, paragrafami, z tym wszystkim i próbować naświetlić sytuację prawną, co nie jest ani proste, ani oczywiste. Dziękuję pięknie za zaproszenie i dziękuję również słuchaczom za uwagę. A czy może sąd uznać, że te wybory były nie takie, jakie powinny być? To sąd się na ten temat wypowie, a ja tutaj w studiu na pewno nie. Myślałem, że stracił pan trochę taką czujność, ale nie. Profesor Aleksander Stępkowski, sędzia Sądu Najwyższego był i rzecznik sądu, był gościem Odysei Wyborczej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Jest godzina 10:47. Nie wiem, czy już udało nam się znaleźć w archiwum jakiś fragment wypowiedzi księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Jeszcze nie. Jest godzina 10:47. Nie wiem, to bo w takim Czesław
Niemen. Widzę, że jest piosenka, to może byśmy Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat, szybko odnaleźli, bo to jest taka pieśń, hymn, który można w tej chwili moglibyśmy posłuchać. Możemy. Czesław Niemen.